Dobrze, bardzo proszę. Więc ja chciałam przedstawić Państwu poglądy Krystyny Hofsomers, która obok Wendy McVeigh, żeby się pani Natan jest taką główną twarzą feminizmu libertariańskiego i potem dokonam takiej małej krytyki tych poglądów. A moje uwagi chciałam zacząć od takiego małego wstępu. Otóż charakteryzując współczesną myśl polityczną, taki kanadyjski filozof polityki Wilkie Millikan powiedział, że feministyczna filozofia polityczna jest nadzwyczaj zróżnicowana. Oczywiście wiemy, że wszystko jest zróżnicowane i liberalizm, i socjalizm, i konserwatyzm, ale w przypadku myśli feministycznej to zróżnicowanie jest po prostu nadzwyczaj zwielokrotnione. I ta oczywista konstatacja wydaje mi się jest dosyć cennym punktem wyjścia, ponieważ feminizm moim zdaniem dosyć pozytywnie może zaskakiwać. Otóż jeśli ktoś przyswoił sobie powiedzmy feminizm w ujęciu takim bardziej lewicowym, może być zaskoczony tym, że właśnie jest zupełnie inne oblicze feminizmu, ale oczywiście też na odwrót, prawda? Wydaje mi się, że w polskiej dyskusji, oczywiście poza gronem specjalistów, istnieje tendencja do daleko idącego spłycania, z jakiegoś takiego spłacania tego dyskursu, prymityzowania go nawet, czy wulgaryzowania, czy też patrzenia na feminizm poprzez po prostu hasła. Ostatnio taką furorę zrobiło hasło gender, prawda? Więc warto podkreślić, że to jest wielość nurtów, złożoność, jest naprawdę wielopłaszczyznowa refleksja. Ale wydaje mi się, że ta rozmaitość idei, postaw i doktryn ma też swoją drugą ciemną stronę, mianowicie to są również bardzo głębokie podziały. Bardzo duże animozje. Ta refleksja jest bardzo zideologizowana i oczywiście można powiedzieć, że to dotyczy wszystkich dziedzin. W dziedzinie polityki ludzie są podzieleni, w dziedzinie religii prawda, nastawieni do siebie jakoś nieżyczliwie, Polacy są podzieleni, prawda, feministki są podzielone. Niemniej jednak wydaje mi się, że możliwość zapoznania się z feminizmem libertariańskim nie uświadomiła, jak mocne jest to zideologizowanie pozycji. I jak w pewnym sensie powstaje ciekawe pytanie w ogóle o jedność w ogóle refleksji feministycznej, tak? Czy to jest jeszcze jedność, ponieważ ta segregacja i separacja jest już tam daleka. Te animozje i ta niechęć w retoryce jest już tak duża, że po prostu no, powstaje pytanie, czy te założenia i wnioski nie są po prostu radykalnie już rozbieżne w gruncie rzeczy. Dlaczego wybieram Somers? Otóż ona mnie intrygowała, mianowicie Państwo wiecie może, refleksja libertariańska rozgrywa się w dużej mierze poza akademickimi środowiskami. Ona jest częścią internetu, dyskursów takich bardziej luźnych, powiedziałabym, no i często właśnie w tych internetowych forach głównie antyfeministycznych padały takie refleksje, ale co wy tam jeszcze już dyskutujecie, wiadomo, że to już wszystko nie ma sensu, bo przecież Krystyna Hofsomers już wszystko powiedziała na ten temat, więc ja byłam po prostu zaintrygowana, co też Krystyna Hofsomers powiedziała, co już kończy refleksję feministyczną w ogóle, prawda? Jeszcze tylko dopowiem, że jej stanowisko jest różnie nazywane feminizm libertariański, ale też głównie chyba feminizm równouprawnienia. Można też mówić o feminizmie indywidualistycznym, wolnościowym, spotkałam się z określeniem feminizm niepoprawny politycznie albo feminizm opozycji. Ona wrzuciła takiego swojego wideobloga, nazywała się tam The Factual Feminist, czyli prawdziwą feministką. Rozmowie na przykład z takim znanym konserwatywnym komentatorem politycznym Billem Crystalem powiedziała, że ona jest prawdziwą feministką, ponieważ ona się sprzeciwia właśnie histerii. Ona się sprzeciwia szaleństwu teorii spiskowej czy religii. Tak postrzega te inne nurty feministyczne. Notabene warto dodać, że na przykład wideoblog jest popularyzowany przez American Enterprise Institute. To jest taki think tank związany z partią republikańską, promujący oczywiście wartości konserwatywne, wolność gospodarczą. Ona też była związana też z Instytutem Hoovera, więc mniej więcej wiemy, gdzie ją usytuować. Wydaje mi się, że też jej postać warto związać z takim zjawiskiem backlashu. Cóż to jest takiego? Byśmy to musieli przetłumaczyć jako gwałtowna reakcja, czy też sprzeciw. No i co to za gwałtowna reakcja? Sprzeciw wobec czego? No oczywiście sprzeciw skierowany przeciwko współczesnemu feminizmowi, nowoczesnemu feminizmowi, który wynaturzył się i przestał służyć kobietom. Taka amerykańska dziennikarka i feministka Susan Faludi powiedziała, że ten backlash to jest niewypowiedziana wojna przeciwko amerykańskim kobietom. To głównie w latach 80. ta konserwatywna reakcja miała miejsce. I ta, wydaje mi się, że warto też podkreślić, że ta konserwatywna riposta na feminizm, ona jest również obecna, czy to się komuś podoba, czy nie. Znaczy ta reakcja na współczesny feminizm jest obecna również
również w Polsce. I ktoś może się nie zgadzać z Krystyną Hoff-Sommers w wielu aspektach, ale trzeba sobie uświadomić, że w takich środowiskach jak strzelam Kongres Nowej Prawicy, Partia Korwin, nie wiem, Stowarzyszenie Koliber, Stowarzyszenie Republikanie, Instytut Misesa, strona popularyzująca poglądy Maleja Rothbarta, Libertarianin.org, no nie wiem, Stowarzyszenie Libertariańskie, w tych wszystkich środowiskach takie poglądy po prostu są powszechnie podzielane. Znaczy, to funkcjonuje, tak? A w ogóle można by postawić pytanie, czy po prostu polskie społeczeństwo jako społeczeństwo na wskroś konserwatywne nie podziela w gruncie rzeczy stanowiska Krystyny Hoff-Sommers. Oczywiście to jest troszkę inaczej na uniwersytetach. Przechodzę zatem do sedna. Otóż Krystyna Hoff-Sommers przyczyniła się do takiego, do spopularyzowania takiego przekonania, że w gruncie rzeczy w amerykańskim feminizmie mamy do czynienia z istnieniem dwóch nurtów feminizmu. Jeden to jest feminizm dobry, drugi to jest feminizm zły. Ten dobry feminist to jest właśnie feminist równouprawnienia, którą ona jest obrończynią, a ten zły feminist to jest tak zwany feminist typu gender. I teraz, czym charakteryzuje się ten dobry feminist? Otóż to jest, można krótko powiedzieć, to jest wierność w stosunku do tradycji liberalnej. I ta tradycja liberalna jest, ona jest po prostu ucieleśniona w Konstytucji Stanów Zjednoczonych. Ona to dosyć prosto percypuje, ona tam pomija wpływ starożytnej myśli, ona uważa, że po prostu Konstytucja Stanów Zjednoczonych to jest efekt po prostu kształtowania się tradycji liberalnej. I feminizm oczywiście ma jasne cele. To jest przyznanie kobietom pełni praw politycznych, równość szans, możliwości i tak dalej. I ten cel został zrealizowany. Tak? Został zrealizowany w Konstytucji Amerykańskiej w 1920 roku, dokładnie po 18 sierpnia, chodzi o 19 poprawkę do Konstytucji, która stwierdza, że nie można obywateli pozbawić praw wyborczych, ani ograniczyć ich ze względu na płeć. Kobiety po prostu zyskały pełne prawa wyborcze, koniec, kropka. I ona z aprobatą cytuje taką amerykańską aktywistkę społeczną Elizabeth Cady Stanton i pisze: nie domagamy się lepszych praw od tych, które wy sami stworzyliście dla siebie, mężczyźni. Nie potrzebujemy żadnej innej ochrony niż ta, którą gwarantuje wam obecnie, gwarantują wam obecnie wasze prawa. I to jest właściwie podstawa refleksji Sommers. To znaczy, w samej konstytucji prawnej nie ma żadnych zasad, które uniemożliwiałyby przyznanie wykluczonym grupom, w tym kobietom, przyznania pełnych praw. Oczywiście, że kobiety nie miały tych praw, tak? Ale właśnie rządzące się liberalnymi zasadami społeczeństwo zapewni prędzej czy później każdej jednostce równe prawa i fundamentalnie rzecz biorąc nie ma żadnego napięcia pomiędzy feminizmem a liberalizmem. To jest stanowisko Hoff-Sommers. Oczywiście ona tam dodaje, że feminizm zrobił dużo, bo on oczywiście zmodyfikował ramy instytucjonalne, tak, on stworzył warunki do pełnego urzeczywistnienia się wolności kobiet. No na przykład jak kobieta sobie nie musi być związana z domem, może sama o tym zadecydować, prawda? Jak sobie wymyśli, że będzie, nie wiem, ratownikiem górskim, to oczywiście w danym środowisku są przeszkody, żeby ona była tym ratownikiem górskim, jeśli na przykład tam sami mężczyźni pracują, ale obiektywnie rzecz biorąc, już w samym społeczeństwie nie ma obiektywnie żadnych przeszkód do tego, aby kobieta zyskała, żeby działała po prostu na tych samych zasadach, tak jak mężczyzna. Czyli to wydaje mi się dosyć istotne, ważne jest to, że feminizm równouprawnienia czy feminizm libertariański nie wzywa do rewolucji, wcale nie wzywa do jakiegoś radykalnego przekształcenia, przeciwnie wzywa do zachowania status quo. Tak? To jest właśnie jego konserwatywny rys. No i teraz feminizm typu gender, to jest ten zły feminizm. W 1994 ukazała się taka jej książka, bardzo wpływowa, Kto ukradł feminizm, who stole feminizm. Już sam tytuł sugeruje, że w Ameryce pojawił się jakiś zdradziecki złodziej, który uzurpuje sobie prawo do reprezentowania interesów kobiet, a tak naprawdę przywłaszcza sobie jedynie dziedzictwo tego dobrego feminizmu, a de facto jest to po prostu krzykliwa mniejszość, która w sposób nieautentyczny i nieprawowity, prawda, reprezentuje interesy kobiet. I teraz, jakie ona zarzuty stawia temu feminizmowi typu gender? No pierwsza zasadnicza kwestia to jest polityzacja kwestii płci, to znaczy, ona uważa, że społeczeństwo pojmowane jest w feminizmie typu gender, że są po prostu jacyś dominujący mężczyźni i podporządkowane kobiety, tak? Ponieważ on, feminizm typu gender, piętnuje patriarchat, czyli podkreśla, że fundamentalnym wyróżnikiem współczesnego społeczeństwa jest właśnie zniewolenie kobiet i represjonujący te kobiety mężczyźni, prawda?
I Hofsamer uważa, że to jest po pierwsze nieprawda, a po drugie uważa, że po prostu kobiety się kompletnie z tym nie identyfikują. Znaczy kobiety tak wcale nie uważają, prawda? I stara się przedstawić coś takiego w sensie takiej genezy i rodowodu tego feminizmu. Ona uważa, że podstawą jest właściwie nawet moralnie słuszne oburzenie, to znaczy pewne działania, przykłady niesprawiedliwego traktowania kobiet po prostu budzą nasz sprzeciw, tak? Tak jakby źródło jest nawet pozytywne, ale, i tutaj pisze na przykład, feminizm rozżalenie racjonalizuje i wzmacnia wszystkie urazy kobiet i nie ma zbyt wiele wspólnego z moralnym oburzeniem, czyli on się jakby wynaturza, to się wypacza i wydaje mi się, że dosyć dobrze to jest, można pojąć na przykładzie przemocy na tle seksualnym. Ona twierdzi, że pewne doświadczenia negatywne kobiet po prostu zostają zuniwersalizowane. To jest niesłuszne, tak? Że po prostu winy popełnione przez pojedynczych mężczyzn są przypisywane wszystkim reprezentantom płci męskiej. To jest jej zdaniem nadużycie. Czyli po prostu gwałt na jednej kobiecie z gwałtą na wszystkich kobietach i winni są po prostu potencjalnie wszyscy mężczyźni, są obwinieni o, że mogą być potencjalnym sprawcą gwałtu. I w ten sposób powstaje wspólnota ofiar, która oczywiście nie opiera się na podobnych sytuacjach i identycznych doświadczeniach. Jest to po prostu wspólnota wyobrażeń. I zdaniem Somers w ten sposób powstaje nad wyraz ubogi obraz świata i rzeczywistości społecznej, w której istnieją, prawda, uciśnione kobiety i agresywni mężczyźni. I ten uproszczony obraz świata przenosi się na uniwersytety, gdzie panuje po prostu straszna ideologia i myślę, że ten dyskurs podobałby się bardzo polskim biskupom. Ponieważ feminizm typu gender to jest, zagraża podstawowym wartościom kultury europejskiej. Dlaczego? No bo właśnie te wartości podstawowe, kanon racjonalności, sztuka, nauka, to są wszystko wzorce wypracowane i uprawomocnione przez mężczyzn, którzy są wrogami kobiet, prawda? Czyli trzeba tym wzorcom, trzeba je zrewidować, trzeba je zakwestionować, no prawda, poddać je jakiejś krytyce. No i dochodzi do takiej indoktrynacji. Ona mniej więcej wygląda tak, że z góry zakłada się, że pewne twierdzenia są prawdziwe, potem taki system twierdzeń prawdziwych musi zostać przyswojony przez zazwyczaj studentki na uniwersytetach, no i potem konstruujemy taki zamknięty system poglądów, odporny na każdą krytykę i wszystko jest interpretowane w ramach tego systemu, każdy fakt potwierdza prawdziwość systemu. Znaczy to jest system niefalsyfikowalny, każdy kto zna Karla Raimunda Poppera wie, jakiej ciężkiego kalibru jest to zarzut, prawda? Ona pisze tak o feminizmie typu gender. W przypadku feminizmu gender zamknięty system interpretuje wszystkie informacje w ten sposób, że każda z nich potwierdza teorię patriarchalnej opresji. Jeśli na przykład niektóre kobiety twierdzą, że nie są uciskane, to ten fakt jedynie potwierdza istnienie systemu opresji, ponieważ to jedynie pokazuje, jak system oszukuje je, co dokonuje się poprzez socjalizację, podczas której uczy się je wierzyć, że są wolne. Dzięki temu są one uległe i skłonne do współpracy. Feminizm gender jest zamkniętym systemem, przeżuwa i trawi wszelkie przeczące mu dane i przetwarza je w fakty, które go potwierdzają. Czyli można powiedzieć zamazane jest prawda, fałsz, to co racjonalne i nieirracjonalne. Ona się zgadza z feministkami lewicowymi w tym sensie, że pewne kobiety były lekceważone, że pewne pisarki nie były znane i szanowane, ponieważ taka była sytuacja. Więc ona nie ma nic przeciwko temu, żeby badać te rzeczy, tak, naświetlać je i tak dalej, ale ona się sprzeciwia rewizji podstawowych wartości, to znaczy dla niej oczywistym absurdem jest rewizja kanonów kulturowych, czyli że jakieś dzieło podrzędnej pisarki z XIX wieku jest ważniejsze niż na przykład Moby Dyk Hermana Melvilla, prawda? To jest absurd, tak? I nie należy tego robić. No więc co to jest, te feministki typu gender, to są po prostu wściekłe tworzące sektę kobiety, tak? Które mają ogromne wpływy na uniwersytetach, które niszczą edukację. To są takie getta intelektualne, w których mogą się znajdować wyłącznie osoby, które przyswoiły sobie dany światopogląd. Tutaj mamy wyjątkową sytuację, następnie mamy mężczyzn, ale to najczęściej są nawet miejsca, w których nie mogą w ogóle mężczyźni się zajmować. Te getta nie akceptują żadnej krytyki. Ona twierdzi, że kobiety, które należą do tych sektu, mają w gruncie rzeczy problemy z sobą, że wszystkie stereotypy o kobietach są w gruncie rzeczy prawdziwe. To jest atak na podstawy kultury, bo trzeba tworzyć nową koncepcję podmiotu, bo wszystko było męskie, no to trzeba to redefiniować i tak dalej, i tak dalej. No i to jest oczywiście droga nieudanej emancypacji, a biedne, normalne kobiety ulegają pewnej propagandzie i ideologii, która nie ma nic wspólnego w gruncie rzeczy z rzeczywistością. I teraz przejdę do krytyki. Więc tak.
wydaje mi się, ja jestem rozczarowana Christiną Hoff-Sommers, muszę szczerze powiedzieć, i nawet żałuję. Dlaczego? Wydaje mi się, że jej refleksje charakteryzuje pewne daleko idące intelektualne ubóstwo. To znaczy ona nawiązuje do refleksji liberalnej, co mnie bardzo interesuje, ale w gruncie rzeczy nie pokazuje, do jakiego kanonu refleksji liberalnej jest przywiązana. Czy nie wiadomo w ogóle, jaki liberalizm ona reprezentuje, prawda? To jest bardzo ważne. Nie precyzuje tego. Feminizm równouprawnienia, który sama reprezentuje, zajmuje charakterystyka cztery strony, prawie 300 stron ma ta praca, Kto ukradł feminizm, prawda? Jest to zaskakujące. Jest to bardzo słaba podbudowa teoretyczna. My cały czas musimy snuć pomysły, domysły, co też ta Sommers tam w gruncie rzeczy twierdzi. Podobnie jest z tym lewicowym feminizmem. Tam naprawdę nie ma za bardzo krytyki teoretycznych podstaw tego skrzydła radykalno-lewicowego. Brak takiej właśnie pogłębionej analizy filozoficznej, to jest bardzo wymowne. Ona tam na przykład pisze, że podbudową tego feminizmu lewicowego jest w gruncie rzeczy teoria Foucault, czyli poststrukturalizm francuski, że właśnie elity intelektualne amerykańskie zdradziły liberalne ideały i zajęły się efekciarskimi, francuskimi, prawda, modnymi aktualnie teoriami. To jest taka niezdrowa fascynacja w gruncie rzeczy. Ale znowu na przykład charakterystyka myśli Foucault to są cztery akapity. To jest tak ważne, ale ona w gruncie rzeczy tego nie wyjaśnia i też stosuje taką bardzo charakterystyczną strategię argumentacyjną. Na przykład zastanawia się, czy teorię Foucault należy w ogóle brać na serio. I teraz uwaga, dowiadujemy się, że Michael Walzer powiedział, że teoria Foucault jest przykładem dziecinnej lewicowości i że nie znalazła ona uznania w oczach amerykańskich filozofów politycznych. Z tego wynika, że nie należy cenić poststrukturalizmu francuskiego, prawda? Czyli ona właściwie wynika z tej refleksji tyle, że ona ceni bardziej opinię Walzera od opinii Foucault. W ogóle nie zajmuje się czymś takim jak prawdziwość danej teorii. Ona w ogóle nie wznosi się na ten poziom, prawda? W pewnym sensie powiedziałabym, że ona zarzuca feminizmowi lewicowemu dogmatyzm, uprzedzenia. Sama jest dogmatyczna, sama ma mnóstwo uprzedzeń i sama traktuje bardzo wybiórczo, tendencyjnie i powierzchownie w gruncie rzeczy tą refleksję. Nie ma tam żadnego mitycznego wzorca naukowej obiektywności, nie ma oczywiście nieuprzedzonego namysłu teoretycznego, nie jest to nawet bezstronny opis środowisk, taki analizy, taka rzetelna socjologiczna amerykańskich uniwersytetów. Wydaje mi się, że nie. Są to wszystko raczej modne bzdury, które nie zasługują na w ogóle rzetelną analizę. I wydaje mi się też również, że na przykład teza o patriarchalnym charakterze społeczeństw jest jedna z podstawowych tez przecież feministycznych współcześnie, tak? Jeśli coś takiego funkcjonuje, no to wypadałoby, żeby chociaż napisała parę zdań, nie zgadza się, okej, ale niech napisze, czemu się nie zgadza, znaczy dlaczego to jest błędna teoria, prawda? Przecież jest wielka literatura na ten temat, ona nawet nie zniża się do tego poziomu, żeby w ogóle na chwilę założyć, że patriarchat może, że współczesne społeczeństwo można uznać za społeczeństwo patriarchalne, nawet nie zniża się, żeby to nawet na próbę założyć, bo dlaczego się nie zniża, bo przecież ma zdrowy rozsądek i ma swoją tradycję liberalną. Nie wiadomo zresztą którą, jaką, w jakim wydaniu, to jest wszystko niejasne w gruncie rzeczy, do czego ona się odnosi. Chcę jeszcze dodać, że Sommers jest bardzo lubiana, znana i wpływała w środowiska konserwatywnych. Ona na przykład sprzeciwiała się ratyfikacji tzw. konwencji w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet. Może Państwo słyszeli o tej konwencji, to jest taka międzynarodowa konwencja uchwalona przez Zgromadzenie Ogólne ONZ, weszła w życie w 1981 roku, ona jest nazywana Międzynarodową Kartą Praw Kobiet. I Sommers namawiała senatorów amerykańskich, żeby głosowali przeciw ratyfikacji tej konwencji i to się jej udało. Stany do dzisiaj nie ratyfikowały tej konwencji. Ona właśnie argumentowała, że jest to produkt tego agresywnego, nieprawdziwego, uzurpatorskiego feminizmu, który jest de facto oczywiście nielubiany przez kobiety, żeby było jasne, prawda? Mówiła, że wejście w życie tej ratyfikacji zniszczy amerykańskie swobody, tradycje wolności. Dlaczego? Znowu konserwatywny rys. Bo to zniszczy kulturowe wzory postępowania, stereotypowe role i mężczyzn kobiet powinny być utrzymane, to wcale nie jest takie złe. Konwencjonalne role społeczne są właściwie czymś dobrym. Ona na przykład podaje tam taki przykład, że 60% pracujących matek wcale nie chce pracować na pełny etat.
Czyli jakie jest stanowisko Somers? Znaczy kobiety chcą tych samych praw, ale chcą podejmować różne wyborów, na przykład takich, żeby zostać w domu i zajmować się dziećmi i nie pracować, prawda? Więc ona uważa, że ta konwencja to jest coś na wzór praw człowieka, które każą Stanom Zjednoczonym, które poważnie traktują traktaty międzynarodowe, wprowadzić parytet płci, prowadzić równe pensje na tych samych stanowiskach, a to jest przeciwko amerykańskim swobodom i to wykracza poza konstytucję amerykańską i nie powinniśmy się właśnie na to godzić. I ten artykuł, w którym ona podaje argumenty przeciwko, to znalazł się w takim, to jest Feminist by Treaty, czyli feminizm ugruntowany przez traktat. Artykuł z Policy Review, to jest jedno z czołowych think tanków konserwatywnych w USA. I teraz tak, już kończę. Co z tym wszystkim począć? Wydaje mi się, że refleksja Christine Hoff-Somers to nie jest wyrafinowana, wybitna refleksja. Ja nawet nie wiem, czy to jest dobra refleksja filozoficzna. To nie jest rzetelna analiza socjologiczna również. Czym zatem jest pisarstwo Christine Hoff-Somers? Wydaje mi się, że jest to publicystyka. Wydaje mi się, że jest to postać bardzo zaangażowanej publicystyki, która robi wrażenie, która daje do myślenia niewątpliwie. Niemniej jednak to jest mało, znaczy dla mnie to jest niewystarczająca rzecz, tak? Dla mnie to jest mało obiektywne. Ja widzę tam dużo uprzedzeń, a co może najbardziej mnie razi, to jest anegdotyczny charakter tych wywodów, prawda? Znaczy uważam, że publicystyka zawsze jest w cenie. Sama lubię czytać Bronisława Goskiego. Chciałabym mieć czas na pisanie więcej publicystyki, ale wydaje mi się, że jeśli Christine Hoff-Somers jest główną jakby twarzą feminizmu libertariańskiego i firmuje ten feminizm libertariański zbiór anegdot, to ja jestem tym rozczarowana, tak? I też wydaje mi się, że to jest takie troszkę bolesne, że tyle do zaoferowania ma tradycja liberalna, prawda? Znaczy tradycja liberalna jest tak bogata, a ma do zaoferowania zbiór anegdot jako swoją wizytówkę. Znaczy ja tutaj widzę jakiś duży problem z tym. I wydaje mi się, że Somers byłaby dużo bardziej przekonująca, gdyby jednak pogłębiła troszkę swoje wywody i pokazała, czy rzeczywiście konsekwentne urzeczywistnienie zasad liberalnych pociąga za sobą osiągnięcie celów feministycznych. Mnie to na przykład bardzo interesuje. Jest wiele myślicielek wysokiej klasy. Dla mnie na przykład taką myślicielką jest Carol Putnam, to jest, która właśnie wiele wysiłku teoretycznego włożyła, żeby pokazać, że pomiędzy liberalizmem a feminizmem istnieje mocne napięcie, prawda? Ja na przykład osobiście uważam, że relacja między feminizmem a liberalizmem nie jest wroga. Można się sprzeczać, czy tak jest, czy nie, ale jednak na pewno jest dużo bardziej skomplikowana, niż wynika to z refleksji Christine Hoff-Somers, prawda? Która tak jakby zbyt łatwo zakłada, że to jest takie wszystko harmonijne i nie mamy już tutaj nad czym się zastanawiać. I już ostatnia rzecz, o której chciałam powiedzieć, to jest zastanawiałam się, czy w Polsce istnieją klony Christine Hoff-Somers. I wydaje mi się, że polskie środowisko prawicowe, konserwatywne dosyć różnią się od środowisk konserwatywnych w Stanach Zjednoczonych. I wydaje mi się, że trudno kogoś takiego znaleźć. Dlaczego? Proszę zauważyć, nie wiem, czy to nie jest najciekawszy w sumie wniosek z moich refleksji, że w Polsce osoby o poglądach, kobiety o poglądach konserwatywnych i prawicowych, one w ogóle nie używają terminu feministka. Pierwsze, co się widzi, kiedy widzi się Hoff-Somers, jak się ona rozmawia, pisze, ona pisze, a ja jestem feministką. Proszę zauważyć, Krystyna Pawłowicz, weźmy pierwszą lepszą z brzegu, prawda? To jest osoba, która skończyła studia, która zajmuje się polityką, która mogłaby się podpisać tak samo jak Christine Hoff-Somers pod feminizmem liberalnym. Skoro poszła na studia i nie ma dzieci i prawda, zajmuje się polityką, to znaczy się, że jest feministką liberalną. One nawet nie są w stanie wypowiedzieć słowa feminizm, bo tak, to jest obelga. A co by nie powiedzieć o Christine Hoff-Somers? Ona się chwali, że jest feministką. Co prawda mówi, że ona jest tą prawdziwą feministką, a cała reszta to jest dziadostwo i wynaturzenie, ale jednak nie wstydzi się tego epitetu. Ja uważam, że to jest może dużo, prawda? I więc wydaje mi się, że takiego czystego klona nie znajdziemy, natomiast znajdziemy takie, można powiedzieć, echa tej refleksji Hoff-Somers w pewnych wypowiedziach tych pań właśnie konserwatywno-prawicowych. I tu znalazłam taką panią, jej wypowiedzi nie mają żadnej wartości akademickiej. Ja to przytaczam jako ciekawostkę socjologiczną. Nazywa się Agata Banasik i ona jest związana ze środowiskiem Janusza Korwina-Mikkego. I muszę powiedzieć, że to są zabawne wypowiedzi, będę się nimi już żegnała. Zabawne wypowiedzi, aczkolwiek mnie się ciężko słuchało.
tego, co mówi ta kobieta. Jednak jakoś uważam, że to właśnie pokazuje to niesłychane rozdarcie świata feministycznego i naprawdę dużą nieżyczliwość w stosunku do wspólnych celów. Otóż ona mówi tak. Były sobie kobiety, dołączyły do nich istoty zwane feministkami. Wyglądają mniej więcej jak kobiety. Tak, pogarda, pycha, nie wiem jak to w ogóle można komentować. Godzą w naszą godność i interesy. Feministka, bo feministki na ogół nie mają dzieci. No, ja na przykład mam, tak? No, jakiś zbiór absurdalnych stereotypów. Wrzeszczą na temat zajęć, o których nie mają pojęcia, czy zajęć domowych. To jest też kompletna bzdura, prawda? Są zazdrosne o kobiecość, czyli sugerowanie troszkę tego, co są Mars, że to są kobiety z problemami w gruncie rzeczy. Jakby nie miały problemów, no to by nie były feministkami, prawda? Swoimi kompleksami zarażają normalne kobiety. To też bardzo ważne, są normalne kobiety i te, które ulegają krzykliwej propagandzie. To są antykobiece istoty. I może jeszcze ostatnie zdanie, może najlepsze z tego wszystkiego. Kobiety są z Wenus, mężczyźni z Marsa, a feministki zgłupiały. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dosłownie kilka minut na krótkie pytania i dwa pytania już są i więcej nie mogę przyjąć. To dobrze. To bardzo proszę. Ja może mniej pytania, ale taka bardzo krótka uwaga związana z tym przymiotnikiem liberalna, feministka liberalna, bo tutaj chciałabym powiedzieć, że są feministki nazywane feministkami liberalnymi w Stanach, tak jak Martha Nussbaum na przykład, Susan Hawking, które w ogóle nie uczestniczą w konserwatywnym backlashu i one jakby nazywane są w literaturze feministkami liberalnymi, dlatego że liberalizm w Stanach Zjednoczonych oznacza co innego niż u nas. Więc ja bym tutaj uważała po prostu na używanie tego przymiotnika liberalny w Polsce na określenie tych feminist... Ja nazwałam feminist libertariański. Libertariański już jest to, ale naprowadza. Bo w literaturze jakby pod feminizmem liberalnym są ukryte myślicielki, które mają na przykład takie tendencje uniwersalizujące, równościowe i tak dalej, które tak jak właśnie Nussbaum czy Oki. Więc tutaj bym tylko uważała na te sformułowania. Znaczy, to bardzo dziękuję, bo nie znałam tej autorki. Polecam. Także bardzo dziękuję, to było bardzo ciekawe. W każdym razie myślę, że powinniśmy po prostu mówić o tych środowiskach, o których wspomniałam, jako o republikańskich środowiskach. Tak, po prostu. I wtedy nie byłoby tej dysharmonii, którą mamy właśnie, bo przecież współcześnie słowo liberalizm już coraz mniej oznacza... A w ogóle co, mało znaczy. Właśnie, a już właściwie zaczyna coraz bardziej oznaczać właściwie liberalizm obyczajowy i jednak nawet lewicowe postulaty, prawda, choćby w filozofii Johna Rawlsa, więc to się faktycznie rozjeżdża zupełnie i coraz mniej to pojęcie znaczy. Ja ubolewam, bo jestem przywiązana do tradycji liberalnej i martwię się, że czasami ona jest włączana w takie różne konteksty, które absolutnie przeczą w gruncie rzeczy tradycji liberalnej. Jeszcze tylko dodam, że ja najbardziej lubię w stosunku do Somers określenie feminizm równouprawnienia, equity. I też na przykład ta Kennedy Taylor, która też zaliczana jest do feministek libertariańskich, ona bardzo protestowała, żeby nie nazywać stanowiska Somers feminizmem indywidualistycznym. To jest też bardzo rozpowszechnione pojęcie, dlatego że ona uważała, że to jest coś tak specyficznego, że właśnie nie powinno się nawet łączyć z feminizmem indywidualistycznym. Zwłaszcza właśnie Somers oraz Wendy McElroy. Czyli myślę, że tutaj właśnie to nawiązanie do tradycji republikańskiej i do libertarianizmu to tutaj bardziej... A jeszcze tylko jedna uwaga, wydaje mi się, że też warto pamiętać, że ci konserwatyści w Stanach są jednak troszkę inni. Tak, to na pewno. I tam są bardzo radykalne grupy, ale jednak zróżnicowanie jest dużo większe. Proszę zauważyć, że polskie środowisko konserwatywne jest bardzo homogeniczne, bardzo jednorodne. Na przykład Krystyna Hofsommer, co akurat dla mnie jest bardzo ważne, jest zwolenniczką ruchu pro-choice. Była bardzo zaangażowana, to jest konserwatystką, prawda? I są takie dysonanse, w Polsce jest to niemożliwe, prawda? Konserwatystka i była za ruchem pro-choice, prawda? Ale to dla mnie wtedy jest bardzo, bardzo ważna sprawa i jestem za Hofsommers. Albo na przykład też, no powiedzmy, Cameron, który jest konserwatystą i dopuszcza małżeństwa homoseksualne, bo mówi, że one wzmacniają rodzinę, prawda? Więc ci konserwatyści... Związania konserwatyzmu z religią w Polsce bardzo silne. Więc wydaje mi się, że również... Z kolei, znaczy tam się wydaje, że to
wiąże się mocno z, jednak z doktryną neoliberalną tak. i łączy tych konserwatystów jednak przywiązanie do wolnego rynku, tak? To znaczy i ona, te jej idee, tak jak pani przedstawiała, one dobrze pokazują to, to znaczy unikanie interwencjonalizmu w każdej postaci, tak? Dlatego, że to by mogło nam odebrać wolność rynkową, a to jest największa wartość dla konserwatystów. A nawet jeśli chodzi już stricte o sprawy kobiece, ingerencja państwa w tą sferę właśnie prywatną, ona poprowadzi do wzrostu seksizmu. Ona ma negatywne konsekwencje dla kobiet. One te feministki przesadzają, prawda? To właśnie ma negatywne. Ona chce bronić kobiet przed tym, prawda? Jeszcze to drugie pytanie dopuścimy oczywiście i poproszę o krótką odpowiedź. Więc takie może dwie króciutkie uwagi. Ja tak przyznam, że niejako sympatyzuję z tym może bardziej z McElroy niż z Hobsonem, a przychodzi mi do głowy, że po pierwsze niektóre z tych zarzutów, które pani podała wobec nich i niektóre z tych zarzutów, które się wobec nich przytacza, to jest trochę, to one są związane z problemami właśnie terminologicznymi, z tym trochę, co Joa powiedziała, że są różne liberalizmy, bo jest przecież liberalizm klasyczny, za którego kontynuatorów uważają się libertarianie, a obecnie i są jeszcze różnice między rozumieniem tych pojęć w Stanach, gdzie wyrosła terminologia związana z gender feminism, a w Europie. I w związku z tym jest takie przekonanie powszechne, a dość nieszczęśliwe, że kobieta może być tylko lewicową feministką albo konserwatystką. I dlatego trudno jest umiejscowić gdzieś libertariański feminizm i dlatego jego przedstawicielki obrywają trochę za błędy czy problemy, jakieś nieścisłości popełnione przez konserwatystów albo przez niespójność właśnie z feminizmem lewicowym. Także myślę, że coś tu może być na rzeczy. I druga rzecz, to może, czy zgadzam się, że feminizm libertariański ma bardzo słabą budowę teoretyczną, że mało się o nim pisze właśnie tak w kontekście akademickim. Natomiast wydaje mi się, że powodem tego może być to, że dużo pisze się o libertarianizmie jako takim, że libertarianizm ma w filozofii polityki silną reprezentację i że feministki libertariańskie uważają libertariański feminizm po prostu za pewien rodzaj konsekwencje libertarianizmu jako takiego. Więc wszystko to, co one mówią, da się jakby uzasadnić tymi rzeczami, które pisze Robert Nozick czy inni przedstawiciele po prostu libertarianizmu w etyce i filozofii polityki. No, zbierając panią wypowiedź do kupy, to ja się ze wszystkim zgadzam. Może tylko dodam do tego libertarianizmu, że ja tutaj tak właśnie też wrzuciłam troszkę do konserwatywnego nurtu libertarianizmu i na pewno jak ktoś jest libertarianem, to może się obruszyć o to, bo są przecież libertarianie też lewicowi, o czym ja wiem, ale dlatego ich zaliczyłam jakby tutaj do tej mojej refleksji, ponieważ na pewno odrzucają parytety i na pewno odrzucają wszelkie dodatkowe przywileje dla kobiet, niekoniecznie będąc konserwatystami, prawda? I też zgadzam się w pełni z tym, że charakterystyczne dla Somers jest właśnie, że tradycja liberalna wystarcza dla feminizmu. Oczywiście ona nie odpowiada na pytanie, no to po co się w ogóle zrodził feminizm, skoro tradycja liberalna wystarcza? No to bądźmy wszyscy liberałami, prawda? I podobnie jest właśnie, mi się wydaje, w środowiskach libertariańskich, że pewne fundamentalne założenia właśnie libertariańskie, wycofanie się państwa spowoduje jednocześnie wyzwolenie kobiet, wyzwolenie zwierząt, wszystkie w ogóle problemy będą rozwiązane, które są pobocznymi, dodatkowymi problemami, specyficznymi problemami, a my powinniśmy się zająć w pewnym sensie tymi źródłowymi zasadami i one w pewnym sensie wystarczają i nie trzeba multiplikować tych zasad do jakichś poszczególnych dziedzin, czy to płciowych problemów, czy jakieś tam, prawda, ochrony przyrody, czy czegoś innego, prawda? Przemocą symboliczną muszę zamknąć tę dyskusję, przepraszam bardzo, tak? Czy to jest taka niewygodna rola, ale nie chcę, żeby pani musiała czekać. To są interesujące. Dzisiaj mamy świetne imprezy wieczorem, do wszystkich możemy wrócić.